Witamy Was. Dzisiaj już jesteśmy tu, jakieś 2000 nad poziomem morza. Dzisiaj zastanawiamy się, jak dobrze nam tutaj jest, że możemy gadać z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem. Że On tu cały czas jest z nami. Słyszy nas, mówi przez swoje słowo, ale mówi też przez te piękne widoki, które tutaj możemy podziwiać. I dzięki kamerze możecie też zobaczyć. Dzisiaj idziemy nie we dwójkę, idziemy w trójkę. Artur, Zbyszek i ojciec idzie cały czas z nami. Możemy z nim normalnie porozmawiać, co słychać, co porabia. On daje nam siłę, żeby iść dalej. Pokrzepia nas i prowadzi. To jest niesamowite i to jest dla każdego. To nie jesteśmy jakimiś wybrańcami. To jest dostępne dla Ciebie, który to oglądasz. Rozmawiaj z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem. Mów, co Ci leży na sercu. Mów, co czujesz. Jak widzisz coś pięknego, pochwal się. Jak czujesz smutek, powiedz Mu o tym. Jak masz jakąś prośbę, mów śmiało. Jakbyś powiedział to do przyjaciela, do najlepszej mamy, najukochańszego ojca, czy brata, czy siostry. Jeśli masz jakieś dolegliwości, jakaś choroba Ciebie dotyka, czy coś, powiedz o tym ojcu i proś go o uzdrowienie. Tylko proś go z wiarą, że na pewno może Ciebie uzdrowić i wierz w to. Dokładnie. Nie wątp. Ale proś z wiarą, bo w Słowie Bożym Jezus mówi, że będziemy dokonywać jeszcze większych cudów niż on. Mówi, że na chorych ręce kaźmy na Ci uzyskają zdrowie. Że prosi o cokolwiek chcecie w moje imię, a Ojciec to da. Więc co to za problem? Słuchaj Słowa Bożego i módl się z wiarą. Ja jestem z Wami, gdziekolwiek jesteście, mówi Ojciec. Ufajcie Mu i czytajcie Słowo Boże, bo to jest najlepsza modlitwa. Do zobaczenia niedługo. Pozdrawiamy.